Cześć, z tej strony Janek gada, a to jest seria 5 w 2. 5 faktów w 2 minuty. Ostatnio mówiliśmy o Coca-Coli. Dziś równie znana marka Microsoft Windows. Zaczynamy! 1. Pamiętacie dźwięk startowy systemu Windows 9.5? Twórcą tej charakterystycznej melodii był Brian Eno, legenda przemysłu muzycznego. Współpracował on m.in. z U2 i Davidem Bowie. 2. Premiera systemu Windows 9.5 była z pompą. Na tle przycisku Start grupa Rolling Stones zagrała utwór Start Me Up. Chodzą pogłoski, że Microsoft zapłacił za ten występ nawet 14 milionów dolarów. Dodatkowo w tym dniu rozdawana była za darmo gazeta The Times w całej Wielkiej Brytanii, której koszt również pokryła firma Billa Gatesa. Czy muszę dodawać, że... mają rozmach, skurwysyny. 3. Tryb Boga w Windows. Wystarczy, że stworzycie nowy folder i nadacie mu odpowiednią nazwę, którą znajdziecie u mnie w opisie filmu. Tym sposobem dostajecie dostęp z jednego okna do wszystkich ustawień systemu. Czujecie tą władzę? 4. Krok od tragedii byli piloci samolotów w 2004 roku w Kalifornii. Powód? Niecałe 2 miesiące wcześniej zakończono działanie systemu Linux na serwerach obsługujących kontrolę lotów, a wgrany nowy system Windows uległ poważnej awarii. Ciekaw jestem, czy pilotom też się zapaliły słynne niebieskie ekrany. 5. W żadnej wersji systemu Windows nie dacie rady stworzyć folderu o nazwie CON. Spróbujcie sami, a zobaczycie komunikat o błędzie. Jednak jest sporo więcej niedozwolonych nazw. Oto przed wami ich lista. Nie musicie sprawdzać teraz. Za to możecie zobaczyć inne moje filmy. Zapraszam do subskrypcji i pamiętajcie, co weekend nowy odcinek.